Jestem z Ukrainy, przyjechałem do Polski już dość dawno, prawie 4 lata tu już mieszkam. Przyjechałem pracować, a potem poznałem się z Tomkiem, bo pracowałem u niego w firmie. Z mojej strony była kasa, z jego strony była kasa. No i pomyśleliśmy, że można zacząć coś z transportem myśleć. Dwa lata temu tak to się właśnie zaczęło w kwietniu, że wzięliśmy pierwsze auto, pierwszą naczepę, no i tak zaczęliśmy. Aktualnie teraz wzięliśmy szósty zestaw, czyli no 6 zestawów w tej chwili już będzie. Jak mówiliśmy, że ja jestem z Ukrainy i dlatego my mamy dostęp do ukraińskiego rynku pracy tych kierowców. Dlatego z kierowcami my nie mamy żadnego problemu. Najgorsze jest z dokumentami dla tych kierowców, bo wszystko długo trwa w tych urzędach. Prawie co tydzień jakieś nowe przepisy i wszystko tam się zmienia. Jedziesz, składasz normalne wnioski, jak robiłeś to 2 tygodnie temu, a potem nagle cię na stronie wyświetla, że dokumenty nie są kompletne. Przez pierwsze 2 miesiące no już u nas był taki największy problem do tej pory. Bo wzięliśmy naczepę, a byli na ten moment nie bardzo ogarnięci w tym temacie, jak ma wszystko być. I na tej naczepie były opony nalewane. I dlatego te opony po prostu zaczęli się rozklejać i strzelać. I opona, która była na ostatniej osi na naczepie, lewa strona, akurat pod zaworami powietrza, ta opona się strzeliła i urwała całkiem wszystkie węże, które podchodzą do zaworów powietrza. I dlatego naczepa spuściła się powietrze. Tak się stało, że naczepa po prostu po środku autostrady była całkiem zablokowana i nie mogła nie ruszyć ani tam, ani zero. W ciągu tygodnia byliśmy 3 razy w Niemczech. Tak. Ja wracałem tym ciągnikiem. Dojechaliśmy już prawie do domu, już nam było chyba 50 km do domu. I тут дзвонить керівця, мовить, що у нього стріліла опона. Наступна. І проблема в тим, що вже на тій начепі немає запасу. І знов авто стоїть посередку автобана праві. Пакуємо причепку до авто, ладуємо 2 кола, 2 опони і знов 1000 км до Німець. Ладунок ще опізнив хіба 3-4 дні в сумі. Якісь там кари нам грозили. Навіть за кілька місяців ще оказало, що фірма хотіла нас заскаржити там о якесь там відшкодування, так? 3 тисячі. Ну, дякую тому, що ми ще спізнилися, то десь там якась продукція в фабриці не йшла, так? I że to była nasza wina, no i po prostu chcieli nas obciążyć. No i Adar jakiegoś tam prawnika swojego oczywiście ma i tam z nimi rozmawiali i załatwiali to w taki sposób, żeby nas nie ukarali. No i w sumie się udało tak, że nas wtedy nie ukarali. I wiadomo, że człowiek się cały czas uczy. My tak samo się uczymy. Wiemy już co, gdzie na czas trzeba wymienić. Staramy się to robić, żeby jakichś takich sytuacji podbramkowych właśnie nie było typu, że sprzęgło szczeli gdzieś tam we Włoszech czy w Niemczech, jak to wcześniej się 2 razy stało. Nie ma jakichś takich sytuacji, żebyśmy tam się kłócili, nie odzywali czy nie. Staramy się wszystko ogarniać, bo wiemy dlaczego pracujemy i mamy jedną cel. No. Idziemy w tą stronę, dlatego lepiej nam być razem, nie kłócić się, rozumieć jeden drugiego. Nikt się nie wywyższa, nikt nie szefuje jeden drugiemu, tylko jak partnerzy się dogadujemy i myślę, że na tym to ma polegać.